Cześć, witajcie na moim kanale Zrób to sam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić slushy z arbuza. Bardzo prosty i bardzo prostą i bardzo zdrową wersję tego popularnego napoju slushy, ponieważ zazwyczaj bierzemy ten napój z gotowej maszyny, która przez cały dzień mieli ten napój z lodem, tylko zazwyczaj jest bardzo dużo cukru w tych maszynach, w tym gotowym napoju, a ja pokażę Wam, jak zrobić go samemu w domu i to będzie zdrowsza wersja o wiele. Zaczynamy od pokrojenia arbuza na kosteczki i włożenia go do foremki do lodu. Tak właśnie jak ja to zrobiłam. Kawałeczki nie muszą być jakieś super kwadratowe, po prostu muszą się zmieścić w tych otworkach w foremce. Potem po pokrojeniu i włożeniu ich do foremki wkładamy do zamrażarki. Wystarczy 5-6 godzin, ale najlepiej jeśli przetrzymacie arbuza przez całą noc w zamrażarce. Wtedy zmrozi się głęboko i będzie idealny do naszego slushy. Kiedy arbuz jest już zmrożony, wyjmujemy go z zamrażarki. I teraz pora na kolejny krok. Przygotowałam sobie taką szklankę i wrzucam kosteczki zamrożonego arbuza. Wrzucam tyle arbuza, na ile będę miała ochotę. Widzę, że przygotowałam sobie idealną ilość. Mieści się akurat w mojej szklance, więc rzucam wszystko do końca. Idealnie. Przerzucam zmrożonego arbuza do pojemniczka do blendowania. I muszę zalać go wodą. Może to być woda gazowana, woda mineralna niegazowana, woda z kranu po prostu, albo na przykład Sprite. Nie robi to zbytnio różnicy. Po prostu musimy dolać jakiegoś płynu, żeby slushy było bardziej płynne. Ja tutaj mam przygotowane około 300 ml i zalewamy naszego arbuza. Temperatura napoju zależy od Waszych preferencji i tak samo ilość płynu, ponieważ im więcej płynu, tym slushy będzie bardziej płynny. I blendujemy. Zobaczcie, jak fajnie wyszło. Wygląda tak samo jak slushy z maszyny, a jest o wiele zdrowsze. Teraz wystarczy tylko przelać gotowe slushy do szklanki i ozdobić słomką. Ups. Trzeba troszkę tu posprzątać. Słomka i gotowe. Moje slushy arbuzowe gotowe. Najlepiej pić słomką przez słomkę, ponieważ jest to bardzo zimne, idealne na upały. Bardzo orzeźwiające. Może znacie jakieś inne przepisy na slushy z jakichś innych owoców? Wtedy też mi napiszcie o tym. Subskrybujcie mój kanał, komentujcie, piszcie, czy Wam wyszło, czy robiliście z innych owoców taki napój. Pokazujcie, jak Wam wyszło, zdjęcia. Do zobaczenia w innych moich filmikach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i do zobaczenia, pa!